Cześć wszystkim, z tej strony Drake, witam w nowej serii u mnie na kanale. Kontynuujemy naszą wyprawę przez klasyczne, oldschoolowe Final Fantasy. I to ostatni przystanek na naszej drodze, Final Fantasy V. Ponownie przypomnę, że jesteśmy tutaj dzięki uprzejmości Wietnama, Krzysia oraz Filca. Wielkie dzięki chłopaki, że pozwoliliście na tą podróż. W dalszym ciągu będę zmieniał czcionkę na klasyczną, bo tak wolę patrzeć na tą grę. Ale tak, Final Fantasy V, pierwsze primo, prawdopodobnie to zostawię, bo było to całkiem interesujące, ale było animowane logo przed głównym menu, zostawię je, bo czemu nie, jest całkiem urocze. Wziąłem je zaskoczenia. I tak, w temacie zaskoczenia, Final Fantasy V jest tuż koło Final Fantasy III sprzed mojej serii, finalem, o którym wiem ewidentnie najmniej. Jedyne co wiem o Final Fantasy V to imię głównego bohatera, imię głównego antagonisty, ponieważ Dissidia. Jedna postać, którą kojarzy większość fanów Final Fantasy i ona ma swoją genezę właśnie w piątce. I to, że cała gra jest oparta na systemie jobów z Final Fantasy 3, co bardzo mnie niepokoi. Tak więc to są jedyne rzeczy, które wiem jawnie, nie mam ani pół informacji, o co chodzi w fabule tej gry. Nic a nic. Czemu smok jest w logo? Nie mam bladego pojęcia. Jego ogon bardzo uroczo oplata A. Bardzo mi się to podoba. Nie mam bladego pojęcia, czemu smok jest w logo. Nie wiem, o co chodzi w fabule tej gry. Nie wiem, czego się totalnie spodziewać po tej grze. Mam nul, zero informacji. Co jest niepokojące i co nie jest dla mnie jakoś super, wiecie, nie nastawiam się zbyt dobrze tej gry, ponieważ podobną sytuację miałem w Final Fantasy 3 i do tej pory Final Fantasy 3 w tej naszej oldschoolowej wyprawie jest definitywnie najniższym punktem. I jednym z najniższych punktów dla mnie serii Final Fantasy jako całości w ogóle do tej pory. Tak więc Final Fantasy 5, proszę cię, nie powtórz tego, co zrobiło Final Fantasy 3. Błagam cię. Plus wiecie, jesteśmy tylko jedną część od Final Fantasy VI, które też mam już nagrane z powodów. I ponownie jest to jeden ze słabszych Final Fantasy w serii dla mnie, tak? Więc jesteśmy, wiecie, mamy tutaj nawiązanie do trójki i jesteśmy blisko szóstki. Nie jestem w dobrym miejscu w tym momencie, okej? Okay? Między młotem a kowadłem, dosłownie. Tylko, że to dwa młoty i będę nimi bity prawdopodobnie. Dobra, zaczynamy, nowa gra. Poznajmy tą historię. Proszę, bądź dobre, proszę, bądź dobre, proszę, bądź dobre. Czy mam coś kliknąć? A, to pewnie smok z logo. I niebieska osoba. Sprite smoków w starych finalach były takie urocze. Ojcze. Naprawdę musisz iść? Tak, muszę, kochanie, żeby cię chronić. Nie możesz za mną podążać pod żadnym warunkiem, ale ojcze. Pod żadnym pozorem, nie warunkiem. Pomyliłem się. Coś jest złego w wietrze. Muszę iść do świątyni wiatru, żeby upewnić się, czy nic się nie stało z kryształem. A więc też to zauważyłam. To nie bać się, Leno, miej wiarę. Wszystko będzie okej. Okay. Póki co dialogi przyspieszają się same. Nie ja kontroluję ich tempo. Huboj, ta podróż, która zajmie ci, to jest twoje tempo lotu.
Jezu, jakie narracyjne rozpoczęcie. Trochę w czwórce, to dobry znak. Oto różowo-włosa piratka, ona była w World of Final Fantasy, nie pamiętam jak się nazywa. Wiatr zatrzymał się. Muszę się pośpieszyć. Wind zatrzymał się. Wiatr zatrzymał się, ojcze. O, znam tą muzykę. Pękł. A niech to. No i to my. Wiem, że prawdopodobnie on wkłada ręce, wiecie, przykłada ręce do ognia, ale wygląda, by robił... Jej, ogień! No, fabuła zaczyna się ambitnie. Jezu, jaki rzut na mapę w ogóle. Damn! Schował się w Chocobo, zasymilował się z nim. I zaczynam na Chocobo, jak śmiesznie. Ogólnie to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że ja w tym momencie ograłem tych gier już tyle z rzędu, ale nie będę wam ukrywał. To, że za każdym razem to są kryształy. I zawsze są te, wiecie, żywiołowe kryształy, które zawsze... które zawsze są poszukiwane przez złą siłę, albo coś złego się z nimi dzieje, albo pękają, albo giną, albo są rozładowane, albo cokolwiek. O, po 5 grach z rzędu zaczynam mieć tego dosyć, nie będę ukrywał. Ja wiem, to moja wina, te gry to nie powinno się ich ogrywać, jakby 5 gier z rzędu, oczywiście, ale hubo, jakby... Ten motyw stracił czar, jakby 2 części temu dla mnie, minimum, jak nie 3. Freelancer! Jeszcze nie znam jego imienia. Zaczynam na poziomie 1, mamy Chocobo. Czy mogę zacząć Chocobo? Nie, nie mogę. I tak, niczym osoba o bardzo inteligentnym podejściu do życia, idziemy dotknąć kosmicznej skały, która pierdzielnęła niedaleko nas. To jest dobry... Tycoon Meteorite. To jest bardzo dobre podejście do życia. Dobry instynkt samozachowawczy. Boko, poczekaj tutaj, ok? A, mogę... Świetnie, mogę z niego zejść, ale nie muszę. Boko to imię Chocobo. Najbardziej rozpoznawalne imię Chocobo w serii. Wiecie co? Może przejdźmy na zwykłe chodzenie. Przy 5 części przejdźmy na zwykłe tempo chodzenia, mam dosyć biegania w ściany. O nie! Porywają dziewczynę! Goblin. Uuu, nowe sprite goblinów! Weak. Do tej pory, wiecie, gobliny to były takie małe żydki z nożami generalnie, nie? Teraz są prawdziwe gobliny. Hej, wszystko w porządku? Tak, tak mi się wydaje. Dziękuję ci, nazywam się Lena, a ty jesteś? Ja? Tak, generalnie to jest śmieszne, ponieważ
Fandom chyba bardzo długo nie wiedział, jak się nazywa ta postać tak właściwie, ponieważ chyba oryginalna wersja Final Fantasy V tłumaczyła jego imię jako Butz. Wiecie, B-U-T-Z. B-U-T-Z, tak. I pamiętam, że bardzo długo na wszystkich stronach o Final Fantasy, które czytałem jako nastolatek i tak dalej, to taki zapis imienia był stosowany na większości z nich. Dopiero chyba albo Dissidia, albo jakieś, nie wiem, późniejsze wydanie gry rozwiały tajemnicę, że to jest Bartz. Nazywałem mnie Bartz. Ja i mój Czoko, bo podróżujemy, gdzie nas nogi poniosą. Bartz. Ta skała nagle spadła z nieba. Uderzenie musiało pozbawić mnie przytomności. To chyba meteoryt. Meteoryt. Ciekawe, czy to ma powiązanie z tym, że wiatr przestał wiać. Ponownie, dziękuję za wszystko. Chciałbym móc dać ci coś w zamian, ale naprawdę muszę iść. Hej, czekaj no. Bartz, słyszałeś coś? He? Pomocy. Czy ktoś siedzi pod meteorem? Tutaj. O nie! O nie. O nie. Czwórka dała nam portrety, wiecie, pixel arty. Czyż arty po prostu naszej drużyny w menu. Teraz mamy znowu sprite. O nie! Hej, wszystko w porządku? Gdzie jestem? Głowa mnie boli. O rany, nie... Co się stało? Nie pamiętam. Nic nie pamiętam. Mówię na to, że uderzyłeś się w głowę, może masz amnezję. Ach, fajne, ale kochają swoje amnezje. A, czekaj, coś do mnie wróciło, nazywam się Galuf. To już coś. Coś więcej? Nie, tylko imię. Poza tym moja pamięć jest czysta. Przepraszam, naprawdę musicie mi wybaczyć, ale nie mam czasu do stracenia. Dokąd idziesz? Muszę udać się do Świątyni Wiatru. Świątynia Wiatru, teraz kiedy o tym mówisz. To miejsce, do którego szedłem. Zdecydowałem, idę z tobą, ale... Muszę iść do tej świątyni. Czuję to w moich kościach. Proszę, weź mnie ze sobą. Czy puścimy tego starszego, podejrzanego, rzekomo bez pamięci, nieznajomego z tą młodą dziewczyną, którą napadły wcześniej gobliny? Tylko dlatego, że konwenient przypomniał sobie, że idzie akurat w tym samym kierunku. A Bartz, a co z tobą? Sorki, raczej nie. Powodzenia. Bardzo swój chłop. On się nie miesza do spraw innych. Bardzo wielkie dzięki. Na razie. Powodzenia. Ta dziewczyna bardzo często obróciła się do tego totalnego nieznajomego, którego tylko co poznała. Also, jakby meteor spadł, ponieważ świątynia wiatru? Like, what the? O nie, czas na niewidzialne ściany, prawda? O, mam ją. Phoenix Down, hell yeah. Cudownie, nie pokazuje się teraz na mapie, by the way. Wiem, że chodzimy wolniej, ale wiecie co? Czuję, że dzięki temu mam kontrolę nad postacią. Jakby jestem w stanie to wymienić. Okej, boko, spadamy. No dobra. Tu gdzieś był nasz obóz, ale najwyżej już przepadł. Okej, dobra.
Ogólnie bardzo taka pierdoła z charakteru, z tego co pamiętam. Taka totalna pierdoła, wiecie, bardzo inna postać od jakby Wojownika Światła, Wybrańca, czy Firiona Rebelianta, czy absolutnie niczego z Final Fantasy 3, czy bojaźliwego o swój los Cecila. Jakby bardzo to luźny ziomek, z tego co pamiętam, z DCD przynajmniej. A Boko, zły Chocobo, czemu się nie zatrzymałeś? Nie patrz jak na mnie. Kwek, kwek, kwek. Tak, wiem, że ta dziewczyna i staruszek poszli razem. Jest tutaj mnóstwo goblinów. Tak, czaję. Oh, shit. Ucieczka. Boko, szybciej. Kwek. O nie, to pułapka. Martwiliśmy się o dziewczynę i staruszka, ale to my mamy kłopoty. Czy gra mnie uleczyła? Bo wcześniej dostałem już jeden cios, a teraz miałem pełne HP. O nie! Okej, okay. wow, Boko. Masz te kurze ruchy. Widzę, że gobliny mają tutaj całkiem zaawansowany system. Wiecie, obsuwająca się ziemia, przygotowany kanion. Wow, szybko was zniszczyli, naprawdę. Jesteście do dupy. Jestem nikim i jestem lepszy od was. Au. Dzień dobry. Bardz. Widzę, że nie mogę uciec z bycia zadłużoną u ciebie. Nie obawiaj się o to. Wygląda to, że upadek meteoru sprawił, że lawiny zaczęły się tworzyć. Cała droga jest pokryta kamieniami. Raczej nie uda wam się dostać do Tul tędy. Ale jeśli nie mogę dostać się do Świątyni Wiatru, to... Świątynia Wiatru, szybko. Staruszek jest naprawdę przekonany, żeby tam iść. W porządku. Pójdę z tobą i osobiście przypilnuję, żeby nic się nie stało. Naprawdę? O tak, mój tata zawsze chciał, żebym podróżował po świecie. Więc mam wrażenie, że to wiatr mnie wzywa. Ach, cóż za gładka gadka. Zupełnie przypadkiem, jakby nie wpadła ci w oko ta laska. Patrzysz? Żyjesz? Jesteś obudzony? Nie bym zaskoczony. Ten stary pies nie pokazał jeszcze wszystkiego. W dalszym ciągu droga zablokowana. To czyni podziwianie widoków trudnym. Ale dobra, spoko, jakby w przeciwieństwie do Final Fantasy 3 mamy postać z charakterami. Tak ewidentnie, więc to już coś. Nie poddam się, musi być sposób, żeby dotrzeć do Świątyni Wiatru. Tak jest, znajdziemy ten sposób. Dobra, lecimy. Dobra, czyli Galuf, Lena i Bartz to nasza drużyna. Co mamy w EQ? Broadsword, Knife i absolutnie nic. Galuf jest goły i wesoły. Jakaś magia? O mój Boże, oh no. To nie wygląda dobrze. O nie. Huboj. Walniemy sobie pierwszego save'a. Czy ja mogę podróżować tylko na Chocobo? Ale akcja, nie? Ogólnie też sądząc po skali mapy jest cała odsunięta od razu. Dobra, jaskinia. Nie pamiętam tej jaskini.
prawdopodobnie otwarła się przez trzęsienie ziemi. Boko, to może być trochę zbyt niebezpieczne dla Chocobo, zostań tutaj, okej? Okay? Dobra, czyli na mapie sterujemy Boko, a podczas eksploracji lokacji Bartsem, dobra, wszystko w temacie. Czy to źródło? Źródło leczy, prawda? To kraby! O, to ta muzyka, hell yeah! Okej. Okay. Galów atakuje dwa razy, co ciekawe. Czemu battle filmy w starych finalach to jest taki vibe? Tak, ha. Mały, śmieszny taniec Bartsa. Dobrze. Wydaje mi się, że póki co, wiecie, mamy charakter, mamy postacie, to już coś. Postacie mają swoje małe, śmieszne reakcje na różne rzeczy. Stalowy nietoperz. Co czyni go stalowym? Tak, niestety to, co właśnie mówiłem we wprowadzeniu na początku, mamy tutaj powrót systemu jobów, czyli pewnie te wszystkie poziomy, które nabijamy w tym momencie przestaną mieć znaczenie. To pan pirat! Poznaj po bandanie i opasce na oko, którą ma na obydwu oczach naraz, patrząc po tym, że obraca się w prawo i w lewo. Big Brain pokazał nam wejście do swojej kryjówki, a więc tak się tam dostać. Oso chyba ta jaskinia jak nie jest aż taka nowa, patrząc po tym, że piraci mają swój śmieszny mechanizm wejścia do środka, nie? Gdzie reszta piratów? Patrzcie tam. Ej, tam było przejście... Co? Co? Mamy statek? Aha, dobra, uff. Wyjrzymy z jaskini. Myślałem, że płyniemy statkiem. Hej, to był statek. Ale jak podróżują bez wiatru? Stropper. Przejdziemy stripper na początku. Widzę póki co dużo nowych sprite'ów przeciwników. A! Wow, jakby jakim cudem zauważyliście ten statek przez te wszystkie góry dookoła. Kryjówka piratów. Stary, przyprowadziłeś nas tutaj. To kryjówka piratów. A więc ten statek, który widzieliśmy, musiał do nich należeć. Ciekawe, czy podrzuciliby nas dalej. Wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że jedyną jazdą, na którą możemy liczyć, jest jazda na dno morskie, kiedy zrzucamy z pokładu. Tak, raczej nie można poprosić o przysługę piratów. Dlatego po prostu zakradnijmy się i ukradnijmy ich okręt. O, świetnie, kapitan Jack Sparrow style. O, niezłe jajak na takiego staruszka. No dobra. To brzmi jak dobry pomysł. Nie wiem, co zrobiłem. To całe zakradanie się jest całkiem proste. Wow. Piraci naprawdę nie pilnujecie swoich statków. Dostałem się na niego super łatwo. Brum brum. Oho. Yo ho ho and stuff. Czas wypływać. Wypływać w sensie żeglować.
Dokładnie. Aczkolwiek kółko się nie rusza. Jak to działa? Staraliście się tutaj dojść i teraz diabeł zapłaci. Czy cokolwiek powiedziała ta osoba. A to pani pirat. Próbujecie ukraść mój okręt, czyż nie? Macie spore jaja, a może po prostu brakuje wam rozumu? Zakładam, że to drugie. Jestem księżniczka Lena z Tycoon. Proszę, wybacz mi, że próbowaliśmy zabrać twój okręt. Księżniczka? To rodzina królewska. Ser? Czemu to mówisz, że nie jest ser? Ser to formalna prośba od Królestwa Tycoon. Proszę, pozwól nam użyć tego okrętu. Musimy dostać się do jaskini, do świątyni wiatru. Mój ojciec w niebezpieczeństwie. Oho, księżniczka Tycoon na moim okręcie. Jestem pewna, że zgarnę za ciebie sporą sumkę. Zostaw ją w spokoju, degeneratko. Zdegenerowana, łapliwa piracia, piratko. Widzę, że Bart ma teksty na moim poziomie. Błagam cię, proszę. Ten naszyjnik. Wróćcie ich pod pokład. Aj, aj, kapitanie. Poszło świetnie. Jezu, ile fabuły na początku w ogóle. Nie byłem gotowy. Świetnie, pogadane. Czemu ona ma jaśniejszą linę? No tak, jest super. Który geniusz padł na plan, żeby ukraść piracki okręt? Spójrz w lustro, dziadu. A, moja boląca głowa, nic nie pamiętam. O, twoja amnezja nagle bardzo wygodnie wraca, co? W dalszym ciągu. Naprawdę jesteś księżniczką Tycoon Lena? Znamy się całe 5 minut, czemu nam o tym nie powiedziałaś? Przepraszam, nie chciałam utrzymać tego w sekrecie. To nie jest żadna duża sprawa, że jesteś księżniczką. To czemu wyruszasz do świątyni wiatru sama? Mój ojciec tam jest. Nie minęło dużo czasu, od kiedy wiatr przestał wiać, jakby coś się stało. Nie możemy przestać myśleć o tym, że coś okropnego się wydarzy. Uciekłam z zamku i skierowałam się do świątyni. Wtedy meteor spadł, a resztę znasz. Meteor spadł bezpośrednio na ciebie? God damn it, dziewczyno, masz pecha. Czemu księżniczka Tycoon ma ten sam naszyjnik co ja? Macie różowe włosy, jesteście siostrami, prawda? Powiedziała, że jej ojciec ruszył do świątyni wiatru. Przygotujcie się do wypłynięcia, ruszajmy na świątynię wiatru. Wyskoczyliśmy związani. Ale kapitanie, co z tymi gnojkami? Odwiązać ich. Ale najlepiej dzisiaj. Ale czemu? Zastanawiam się nad waszą prośbą. Chyba, że chcecie wrócić pod pokład. Podciągnąć kotwicę, ruszamy do świątyni wiatru. Hej, coś nie tak z waszymi uszami dzisiaj? Mam nadzieję, że nie możecie powtarzać. Widzę, że Faris trzyma wszystkich hardo za jaja tutaj. I? Tak jest, kapitanie.
Web, póki co nie wiem praktycznie nic o gameplayu tej gry, bo grałem tyle, co kot napłakał, ale wiecie, założenie historii podoba mi się. I like it. Jest jej dużo, jest dużo postaci. Postacie mają charakter i zapadają wątki. Jest spoko, naprawdę. Tak, przerywam ten dialog tylko po to, żeby wam to powiedzieć, bo żeby nie było, że wiecie, za mało komentuję. Ale wiatr przestał wiać. Jak ten statek się rusza? Jesteś pełna ciekawości, prawda, dziewczyno? Syldra, przyjdź i powiedz hello. To pamiętam też z World of Final Fantasy. Pani piratka ma kumpla. Piękna, prawda? Syldra i ja wychowałyśmy się razem, jesteśmy niczym rodzeństwo. Dobra, ruszamy. Czy ja mogę pływać? Mogę. Oj, Faris dołączyła, jasne. Nie popływałem sobie dużo. Kapitanie, wyruszamy do Świątyni Wiatrów, prawda? Tak. Wow, okej. Przepłynąłem kawałek i gra zabrała mi kontrolę. Teraz już nie płynę, jakby co. A. Walnijmy sobie save'a. I widzę, że z 5 osób z 4 wracamy znowu do 4 osób. Widzę, że 3 osoby w drużynie zaczęły być normą dopiero od 7. W sensie normą. W 7, w 8, w 10, w 13. Okej, okay, można powiedzieć, że to prawie że norma. Wow, co się tutaj dzieje? Co za hultaje? Hultaje? Hello? Księżniczka Lenna. Co się stało? Czy wszystko w porządku? Wiatr przestał nagle wiać i potwory przejęły władzę nad tą świątynią. Co z moim ojcem? Jezu, patrzcie, jaką ma animowaną jakby twarz, jakby chwycięcie za policzki i w ogóle, wow. Ha. Król udał się na górne piętro. Jeszcze nie wrócił. Coś musiało się stać. Kryształ jest na górnym piętrze, prawda? Nie zaszkodzi zerknąć. Faris? W porządku, chodź. A, czyli potwory najwidoczniej uwięziły... A, to jest źródełko. Uwięziły tych ludzi tutaj. Dobra. Zakładam, że teraz zaczynamy już... Tak właśnie miałem... Czarny goblin! Zakładam, że żadne z nas nie ma totalnie żadnych ruchów, więc po prostu będziemy lecieć na autobattle póki co, bo nic nam nie zostaje. Faris, widzę, jest zaekwipowana w miecz. To namiot! O, biały wąż, jaki śmieszny. Jest taki gładki, był taki gładki, bo jest teraz martwy. A, widzę, że kolejne piętro wygląda identycznie. A, uwolnijmy ziomeczków. O mój Boże, wróciłem, mam downa, Chryste Panie. Nie, stop, szybciej. Poważnie? Jakby... Aha, co? Mam pierdolca. Oto. Święty krąg. Może tutaj zapisać grę i rozłożyć namiot. Namiotu nie będę rozkładał, ale grę chętnie zapiszę. Dobrze, wracałem, czyli save'y w dungeonach. To jest bardzo dobra nowina. Zacznijmy od prawej.
Pięknie. O, idealnie poszedłem. Skórzana czapa. Póki co nie mam żadnej preferencji, co robię z kim, więc nie wiem, będę dawał ekwipunek na randomie. Potem się zobaczy. Ciekawe, jak długie będą dungeony. Czy to wiecie bardziej Final Fantasy 1, Final Fantasy 3? Czy Final Fantasy 2, Final Fantasy 4? Bo dwójka i czwórka wydawało się mieć najwięcej i najdłuższych dungeonów. To ptak! Póki co Barz i Faris niosą tą ekipę, jeśli chodzi o zadawany damage. Zakładam, że ptak broni drogi dalej. O nie, to kwadratowo-prostokątne pomieszczenia z Final Fantasy 2 wracają. O, to był skrót, wdepnę jego przypadkiem. Broadsword. Czy każdy może go nosić? Czekajcie, Galuf nie ma żadnej broni, dobra. Dobra. Hello, Birp. A myślałem, że to już Birp mnie zaatakował. Zobaczmy. O, dobrze. Teraz Galuf też ciśnie damage. Teraz to Lenne z najsłabszym ogniwem. O, ten gość się nie patyczkuje. To Wing Raptor. Podoba mi się to, że każdy ma inną pozycję bojową, zanim wykona swoją komendę. Był żałosny. No dobra. Czy to już szczyt? O Jezu, to czarodzieje. Ale są głupkowaci. I martwi. Różdżka. Czy różdżka jest lepsza? Różdżka jest lepsza. O, mamy, widzę, waga wraca. Cudownie. Ciekawe, że działa tak samo jak w dwójce, gdzie chyba waga sprawiała, że wolniej kastowaliśmy zaklęcia? Kryształ. Pękł. Co jest? O, czerwony. Co się dzieje? Odwaga, esencja ognia. Czy gra pokazuje nam nasze cele w tym momencie? Gdzie mamy płynąć do poszczególnych kryształów? Być może. Oddanie, esencja wody. I w tej małej wsi też jest kryształ, jasne, spoko. Czaje zamek i wieże, ale naprawdę ta wieś? Nadzieja, esencja ziemi. Z waszych połączonych mocy dostajemy, pasja, esencja wiatru. Ale kryształu nie ma. Co to było? Co się dzieje? Czuję ciepło. Czy to są esencje kryształów? Lena. Król ma bardzo dziwną czapkę. Nie do końca jestem w stanie rozpracować jego model, jego sprite. Ojcze. Posłuchaj mnie uważnie. Jesteście wybraną czwórką, wojownikami świata, bo oczywiście, że kurwa są. Posiadaczami mocy kryształów. Ojcze, co masz na myśli? Kryształ wiatru pękł. Pozostałe kryształy są również w niebezpieczeństwie. Wasza czwórka musi ich chronić, je chronić. Zło przebudza się. Ten, który niszczy powrotu wszystkie do ciemności. Ojcze. Ojciec wrócił na swoją planetę.
Ruszajcie, wojownicy światła. Uratujcie kryształy. Nie, ojcze, czekaj. Okej. Co to? To fragmenty kryształu. To są fragmenty kryształów, przechowywane w mocy legendarnych wojowników. Rycerz, mnich, niebieski mag i złodziej. Czarny mag i biały mag. O nie, to profesje, to joby. God fucking damn it. I fucking hate those. Kryształ pożycza nam swoją moc. Czas się stąd wynosić. Kurde ok. Lena. Tuż za ołtarzem powinien być panel teleportacyjny. I czy ja teraz... Tutaj... O, tutaj przynajmniej sprite'y się różnią. Każdy wygląda inaczej. Jakby lubię żałosną chusteczkę Galufa jako złodzieja. Czarny mag ma zielone oczka. Poza Galufem, który ma brązowe z jakiegoś powodu, albo złote. Blue Mage jest w ogóle super bohaterem. Dobra, to co? Klasycznie. Bardz, rycerz, bo to główny bohater. O, tutaj się mamy opisy skilli. It's something. Dobra. Nie mam nic innego. Ty jesteś kobietą, więc będziesz białym magiem. A, nie możesz nosić różdżki, co? No cóż, jesteś białym magiem. A, już to kurwa widzę, Widzę ten poziom profesji zero, czyli za każdym razem, kiedy zmieniam profesję, znowu zacząłem od zera. God fucking damn it. Dziadu. Wiesz co, jesteś stary. Jesteś dziwny. Zostaniesz magiem. Bo oni są starzy i dziwni. A ty, Faris, masz długie włosy. Chyba... powiedziałbym bardzo krótkie spodenki i top z wystawionym brzuchem. Więc brzmisz na... Chciałem powiedzieć, że na Monka, bo oni chodzą przeważnie bardzo zebrani, ale widzę, że ten ma pełne ubranie w jej wersji. Ale dobra, wyglądasz na laskę, która lubi komuś jebnąć, tak? Więc będziesz Monkiem. Dobra. Awesome. Czekajcie, bo mam teraz chyba dodatkowe... O, mam tarczę. Nawet nie wiem, skąd mam tą tarczę. To jest super nieistotne. Dobra. To... A, w ogóle też sprite'y nie zmieniają się podczas eksploracji. To dobrze, bo lubię ten oryginalny design. I jeśli to faktycznie wywali mnie na zewnątrz... Uwirujemy. To tutaj zakończymy sobie odcinek. To bardzo dużo fabuły na początku. To bardzo, bardzo dużo fabuły na początku. Boko tu jest. Czy chcę wyjaśnienia? Jasne. Show me. A mógł coś z obrazkami? Nie będę tego tłumaczył, to wiecie, przeczytam na własną rękę, żeby to zrozumieć po prostu. Thank you.
Tutaj przynajmniej gra daje wyjaśnienie, co jest, wiecie, plusem. A, dobra, czyli mam tutaj system w stylu trochę, powiedzmy, może Final Fantasy 9. Muszę mieć danego skilla wytrenowanego, noszonego przy sobie dość długo, by postać się go nauczyła. Jak postać się go nauczy, to mogę potem zmienić joba, czy też ekwipunek i skill ze mną zostanie tak czy siak. Więc mogę mieć rycerza, który ma białą magię, na przykład, albo mogę mieć czarnego maga i statystyki rycerza i tak dalej. Dobra, czaję. I got you, fam. Ogólnie fajnie, fajnie, wyszliśmy stąd, ale co z tymi przychlastami tutaj? Potem o tym zapomnę, więc idę to sprawdzić od razu. Okej, okay, spoko. Jeszcze tylko zerknę, ponieważ mamy optimal. Widzę, że magowie w dalszym ciągu głównie używają magii pod tytułem kosa w żebra, a nie magia magia, ale okej. Dobra. Okej, to tutaj kończymy. Tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Kolejna seria przed nami. Ostatni krok tej podróży. Ostatnia prosta. I na razie.